Wiem, że na kanale nie było długo kotów, ale to dlatego, że te słodkie kotki zostały porwane przez kosmitów. Mam tutaj jednego odbitego tym złym najeźdźcom. Mam na to dowody, zaraz wam je pokażę. Jeśli nie zostawicie 20 tysięcy łapek w górę, znowu porwiemy koty. Coś mi tutaj nie gra. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy? A gdzie ósmy kot? Przepraszam bardzo, już zamykamy. Proszę pana, co pan tu robi? Musiał mi wypaść z siatki, jak szedłem do domu. Dobra, zaczynamy. Wziąłem starą ulotkę, najpierw powiem wam, kogo bym chciał dzisiaj trafić. Potężny, wypasiony futrzak, kibelkowy kotek oraz kot w pudełku, na którego poluję chyba od pierwszego odcinka. Napisz w komentarzu, który kot podoba ci się najbardziej, a ja przypnę ci serducho. O takie serducho, jakie ma ten kot w oczach. Najpierw zaczniemy sobie od tego, który leży u mnie już chyba miesiąc. Mam nadzieję, że ta glinka, która jest w środku, mi nie zgniła przez ten czas, bo byłoby średnio. Ja wiem, moi drodzy, chcielibyście koty z drugiej serii, ale póki co wydropiłem statek kosmitów z pierwszą serią. Ale tutaj białe mleczko. O fuj, chyba zgniło. O fuu. A nie, tylko mi się wydawało, jednak pachnie ładnie. Kosmici nauczyli mnie otwierać mleko w taki dziwny sposób, ale skoro oni tak mówią, no to tak robię. Średni sposób, ci kosmici są jacyś dziwni. Naklejka, którą jak zwykle zostawiamy na koniec. Atrybuty naszego dzisiejszego kota. To nie mam pojęcia, co to jest. Oraz jakieś dziwne? O nie, to wielgachny szczur! Mam nadzieję, że kotek nic ci nie zrobił. Oj, chyba zrobił, w ogóle się nie rusza ten szczur. No ruszaj się, szczurku, baw się z nami. A co za kociak dołączy do mojej kociej rodzinki? Przekonamy się już za sekundę. Okej, sekunda minęła, więc zobaczmy, co jest w środku. W ogóle strasznie. Ej, to jest chyba kot pudełkowy, którego chciałem trafić od 3 odcinków. I tutaj też powiedziałem, że mam na niego wielką chrapkę, no bo mówię, od 3 odcinków na niego poluję. Tak, nareszcie mam go, chyba największy z kotów. Zobaczcie, jaki on jest przestraszony, bo tak bardzo głośno krzyczę. Spokojnie, już będę mówił ciszej, kocie. On waży chyba więcej ode mnie. Jest wielgachny. Prawie jak ta glinka. Oj, przepraszam, kocie, znowu zacząłem krzyczeć. Wybacz, ale bardzo się ucieszyłem. A dla pudełkowego kota zbudowałem... O nie, co to ma być? Co to ma być? Ja zbudowałem mu drugi kartonik. Czy to jest statek kosmitów? O potężny statku kosmitów, co ty robisz z moim pudełkowym kotem? Nie, zostaw kota w spokoju! Mój biedny pudełkowy kotek, dopiero go trafiłem, a już został porwany przez kosmitów. Musicie teraz zostawić ratunkową łapkę w górę. Tylko to może powstrzymać wstrętnych kosmitów. Piękny pudełkowy kotku, spokojnie. Moi widzowie ci pomogą. Oby tutaj była balonowa różowa glinka, bo ja ją po prostu... O, jak ja ją uwielbiam! No nie! To kakałko! Jak to mawiają, kiedy życie daje ci cytrynę, to zrób sobie czekoladę. Albo brownie? Mi to brownie nie przypomina. Puszczaj mojego kotka, podejrzana maso! O, na szczęście się udało. O, dobra, już się bałem, że naklejkę zobaczę. Naklejka to jest rzecz, wiecie jaka, nie? To jest najważniejsza rzecz. Teodor Kaczka? Co ty tutaj robisz? W jakiejś zabawce ostatnio trafił mi się Teodor Kaczka. Nie pamiętam, co to było, może wy pamiętacie. Chyba mnie prześladują. A nie, chcę sobie tylko trochę popływać. A gdzie się podział drugi atrybut? O, tutaj jest. Słuchajcie, jest to hot dog z kosmosu. A skąd wiem, że jest z kosmosu? No bo jest niebieski. Prawdziwy hot dog nie jest niebieski. Teraz dla równowagi kot bardzo, bardzo mały. Ciekawe, czy będzie z kosmosu tak samo jak ten hot dog. Matko jedyna! To jest niewiarygodne! Znowu trafiłem kota, którego kiedyś chciałem trafić. Kot z pizzą na głowie. Dobrze, że nie jest to pizza hawajska. A jak pizza, no to wiecie, co muszę ulepić, prawda? Puste, trochę krzywe pudełko od pizzy.
A na naklejce wygląda on tak. Oh my god, to chyba najładniejsza naklejka ze wszystkich Lost Kitties, jaką widziałem. Nie wiem, jak według was, któraś jest ładniejsza, możecie dać znać, ale według mnie to jest chyba najładniejsza. Pora na tego sweetie, sweetie kotka. Coś mi się wydaje, że kosmici napromieniowali te koty i teraz każdemu, no chodź tu, każdemu trafia się to, co chce mu się, żeby trafił. No nie, nie mogę jeść tyle czekolady, bo zaraz będę wyglądał jak ten kot, którego chcę trafić. Zapraszam, zapraszam. Pierwszy artefakt to buła, ale nie komendant buła, tylko zwykła buła, która potrafi stworzyć udko z kurczaka. Oj, to się lekko rozwaliło. A gdzie jest drugi artefakt? Mysz komputerowa, ale taka ładna, taka różowa. Ja bym chciał takie mleko różowe. Ostrożnie, to te nalepki są jak bomba, zawsze się boję, że ją zobaczę. I co się kryje? A co to za ogoniasty ogon mi tutaj wystaje? Ej, czy ja cię już gdzieś widziałem, kolego? Nie, jego też nie mam. A może mam? Nie, nie mam go. Nie wiem, czy to było specjalnie, ale tutaj była podpowiedź. Kto się może kryć w środku? Głodomor. A ten puszysty żarłok dostanie ode mnie wielkie udko z kurczaka. No jedz to udko, no jedz. No nie leż, tylko jedz. No nie! Zjadłeś już całe? Drugiego nie dostaniesz. A jak kot żarłok wygląda o tutaj, na tej pięknej naklejkowej ilustracji? No patrzcie, jest to, co powiedziałem, czyli że zjada po prostu udko za udkiem, myśli, że cały czas będzie dostawał kolejne, a tu koniec. Co jest grane? Kto ci to dał? W ogóle u mnie w Biedronkach są tylko zielone i te rude. Czy u was są te z kromką na głowie? O te? Prawdziwe żniwa, moi drodzy. Żniwa najlepszych kotów, które zawsze chciałem trafić, a nigdy nie mogłem. A teraz proszę, proszę, żeby była glinka różowa. Jeśli to jest różowa glinka, to ja jestem Lord Kruszwil. Chwila, spróbuję może tym wyciągnąć. No nie, tylko bardziej ubiłem. Chyba nie przemyślałem tego najbardziej. Co pa... dobry sposób chyba ubijanie popatojem. Od razu wychodzi wszystko. Naklejka razem tutaj, też jest fajnie, fajnie. Kubek ze Starbucksa i banan? To na pewno jest kubek ze Starbucksa, ale to drugie wygląda mi na żółty kosmiczny ogórek. Nie wiem, na jakiej planecie rosną żółte ogórki, ale to na pewno nie jest Ziemia. A jeśli ktoś z was kiedykolwiek widział żółte ogórki, to radzę uciekać, bo to na pewno nie planeta Ziemia. Spójrzcie, jak ten kot się przestraszył tego, co powiedziałem. Cały się najeżył, jak jeżozwierz. Kotek się tak boi, że muszę mu zbudować jakiś schron. Widzicie? Bezpieczna kulka antyporwaniowa, kosmitowa. Tutaj będzie kot cały i zdrowy, nic mu nie grozi. Teodorze Kaczko, dobrze się czujesz? O, już się bałem, że coś nie halo. A tak naprawdę przestraszony kotek wystraszył się jednorożca? Jak boi się jednorożców, to niech lepiej zostanie w tej kuli, naprawdę, bo lepiej niech zostanie w tej kuli. To już chyba czwarty odcinek z kotami. Spodziewałem się samych powtórek, a tutaj zobaczcie, jakie dropy. O! Ole, mi się wylało mleko trochę. A ja użyję kosmicznego sposobu otwarcia kota. Nazywa się klapa od toalety, bo otwiera się jak klapę od toalety. No wiecie, o co chodzi, nie jest to zbyt trudne. Naklejka tutaj nieskażona ląduje sobie tutaj. A nasze atrybuty to ostry sos tabasco. O, jak ja nie lubię ostrych rzeczy, od razu mnie piecze buzia bardzo. I różowy lutrożek. Już niedługo lato, będę mógł zjeść lody, bo wiecie, w zimę nie wolno, to jest zakazane. A jaki przyjemniaczek do nas dołączy, do rodzinki? O fuj, ale to dziwnie wygląda tutaj. Lepiej zamknę te klapy od toalety. Kici, 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 zapraszam do rodziny. Ej, takiego żółtego jeszcze nie miałem. O, jaki on jest zadowolony, że dołączył do rodziny. Ty też możesz dołączyć do rodziny, klikając na dole taki czerwony guzik z napisem subskrybuj. O nie, słodki kocie, gdzie idziesz? Spadam stąd. Nie, słodki kocie, nie zbudowałem ci jeszcze. O nie, uciekł mi. Jeśli macie jakieś informacje, to napiszcie w komentarzu. Chciałem mu zbudować coś ładnego, nie wiem, puchar, ewentualnie puchar, a on mi po prostu zwiał.
I kolejny kot. Zmutowany, genetycznie zielony. Może w tym będzie ta różowa glina, bo po prostu nie wyczymie. Nie wyczymie, jak jej nie będzie. Dlaczego? Dlaczego mi to robisz? Lost Kitties. Te koty biedne. Biedne koty, ratujcie koty. Wszyscy ratujcie koty. Kto może, niechaj ratuje. Czemu dostałem zepsutą saszetkę? A nie! Ten kot ma po prostu tak szpiczaste ucho, że przebił kawałek torebki. Ale najpierw zobaczmy, co tam słychać w środku. Naklejka tak została, że jej nie wyjmę bez zobaczenia. To muszę w takim razie tak postawić pudełko. Pierwszym przedmiotem jest łapka do kuwety? Wiedzieliście, że jest coś takiego jak łapka do kuwety? A ja cały czas sprzątałem kotów w kuwecie rękoma. A drugim przedmiotem jest pędzel malarski? Ja już wiem, który to. To kot oplątany sznurkiem. A ten gagatek dostanie ode mnie taką oto szpulę do zabawy, żeby mógł się dalej obwinąć. O nie, kocie, to jest walec. Oj, biedny kotek. Podobny? Podobny? No jak dwie krople wody, prawda? Oj. I ostatni kot dzisiaj. Ej, to słodki kotek. Co tu robisz? Zostaw! Co jest z tobą? No nie, on ze mną walczy. O co ci chodzi, gościu? Daj odpakować karton. A moja ręka! Co jest z tobą nie tak? Nie otworzysz ani tego mleka, ani żadnego. Myślałem, że jesteś słodkim kotem. To mój statek kosmiczny. Tak naprawdę nazywam się UFO. Niezły świr.